Dzisiaj w odcinku podsumowanie jednego z bardziej złożonych i wymagających projektów. Ponad 700 części, setki godzin pracy i efekt 6 nowych sekcji drukowych. Zapewniam, że w tym odcinku będzie mnóstwo frezowania. Koniecznie zobaczcie sami, jak to wszystko powstawało. Tymczasem ja jestem Marek i witam Was na kanale AMS CNC Wizards. Wszystko zaczęło się od demontażu starych sekcji drukowych. Rozebraliśmy je, wykonaliśmy pomiary i modele 3D, a następnie zaprojektowaliśmy wszystko od nowa, ale dodając nasze własne rozwiązania, które zwiększyły precyzję i niezawodność. Jednym z kluczowych usprawnień była zmiana systemu podawania farby. Zamiast wałka gumowego zastosowaliśmy komorę raklową i cały proces jej produkcji pokazywaliśmy już we wcześniejszym filmie. Pokazywaliśmy też, jak powstawały wałki formatowe i rastrowe. Najpierw pasowanie skurczowe, potem szlifowanie przed chromem, a finalnie szlifowanie już po chromowaniu. To właśnie te procesy zapewniły wymaganą dokładność. Te odcinki również możecie znaleźć na kanale. Tymczasem opowiem Wam o kilku ciekawych częściach, z którymi także musieliśmy się zmierzyć w tym projekcie. Tutaj widzicie pręt hartowany indukcyjnie z wyciętą fasolką. W niej osadzony jest wpust, który przesuwa się w osi wałka formatowego. Ma minimalny luz około 0,02, dzięki czemu chodzi lekko i precyzyjnie, ale bez luzów promieniowych. A tu podstawa mechanizmu registra poprzecznego i wzdłużnego. Niepozorny detal, ale kluczowy. Odpowiada za idealne spasowanie na druku pomiędzy sekcjami, zarówno na boki, jak i w górę i w dół. Teraz widzicie obróbkę korpusu wałka rastrowego. Otwory podłożyska musiały być spasowane perfekcyjnie, tak żeby delikatnie dociskały łożysko, bez ryzyka zacięć. Na końcu dodaliśmy rowek pod pierścień Segera i wykonaliśmy otwór przelotowy drutem w tolerancji H7. Finalnie z ponad 700 części powstało 6 kompletnych sekcji drukowych. Każda z nich to złożony mechanizm z dziesiątkami regulacji. Od dosuwu i odskoku wałków po rejestry wzdłużne i poprzeczne. Efekt końcowy jest dokładnie taki, jaki zaplanowaliśmy.
Był to ambitny projekt wymagający ogromnej precyzji i doświadczenia, ale udało się go zrealizować krok po kroku. Od demontażu przez pomiary i modele 3D, aż po produkcję i montaż. Jeśli nie widzieliście wcześniejszych odcinków o sekcjach drukowych, koniecznie musicie to nadrobić. A teraz już dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!